witajcie w drugiej części filmu. Niestety muszę nagrać drugą część, bo pan strażnik właśnie zaglądał jeszcze mi do telefonu. Musiałem wyłączyć to, co miałem zapauzowane. Zaglądał do telefonu, czy nie mam zdjęcia przy słupku białoruskim, bo są strasznie na to wyczuleni po ostatnich wydarzeniach z okolic Czeremchy, gdzie pan zrobił sobie zdjęcie przy słupku białoruskim i w związku z tym, że przekroczył granicę, wszedł na Białoruś na 1,5 metra, no to został skierowany na kwarantannę, bo przyszedł z zagranicy. I taka to ciekawostka. No, a panowie czymś takim, oj, piesek służbowy sobie sika. Samochód wygląda trochę jak ten białoruski patrolowy. No dobrze, chyba już nas nie będą niepokoić, mimo tego, że nadal stoją. Droga się zaraz kończy, mamy szlabanik, zaorany pas. Co ciekawe, po białoruskiej stronie jest identyczna droga, identyczna. Więc w zasadzie nic by tu nie stało na przeszkodzie, żeby zrobić małe przejście graniczne. Ptaszki śpiewają, pięknie jest. Tutaj były jakieś środki łączności. Idziemy sobie. O, zostawiłem tam samochód, bo jest zakaz wjazdu. Intryguje mnie ta droga, która tutaj sobie idzie. Nie ma zakazu wjazdu. Jest przy samej granicy, prowadzi. Ale nie wiem, gdzie nią dojedziemy. Mogłem się zapytać strażnika. Ale nie wiem, gdzie nam dojedziemy, żeby się przypadkiem na kolejny patrol nie natknąć, bo strasznie długo to trwało. Miałem jakiś problem z łącznością. Strasznie długo to trwało, niestety. A pas chyba niedawno był przeorany po naszej stronie. Już nie możemy wejść. No nie, chyba ta droga to jest pas drogi granicznej. Tam chyba nie można, mimo zakazu. Nie powinienem tam jechać. A co tutaj mamy? A szlaban na kółeczkach, tak jakby się był gotowy do otwarcia. Tej linii nie możemy przekroczyć, bo już jest pas drogi granicznej. Wygląda. Słupek białoruski numer 584. No ładnie to zaorali. Te kamery w tych zielonych skrzynkach, one działają, co ciekawe. Myślałem, że to tylko są jakieś straszaki, a one działają. Przekonałem się o tym na własnej skórze. Widziałem też na stronie Straży Granicznej nagrania z tych kamer, więc one działają. U Białorusinów cisza, spokój. Nic się nie dzieje, nikt nie spaceruje, nic nie jedzie, nie słychać w oddali warkotu silnika. Tylko ptaszki. Och, tej linii nie możemy przekroczyć. A szkoda, bo jakbym podszedł bliżej, może by coś tam ciekawego wyłapał. No dobrze, to co? Jedziemy dalej. Może uda się coś jeszcze nagrać dzisiaj